Panie premierze, Putin nie ustępuje. Sankcje widać, że coraz bardziej dotykają Rosjan, ale to wciąż za mało. Potrzeba więcej nacisku. Jakie jeszcze sankcje Unia Europejska powinna wymierzyć czy też rozważyć? No oczywiście najbardziej dotkliwą sankcją byłby zakaz, znaczy embargo na rosyjskie paliwa, czyli na gaz i ropę, ale to jest o tyle mało prawdopodobne, że na krótką metę no, podważyłoby to po prostu funkcjonowanie gospodarki niektórych krajów europejskich. My zresztą także jesteśmy importerem ropy naftowej, ale to byłby niewątpliwie najbardziej dotkliwy cios dla gospodarki rosyjskiej. Panie premierze, a poza tym trzeba konsekwentnie gonić tych popleczników Putina, oligarchów, którzy przecież nie jakąś własną pracą dorobili się tych olbrzymich majątków i nieruchomości, jachtów i tak dalej, i tak dalej. No więc trzeba po prostu kontynuować to. A poza tym, o ile tak długo jak to nie będzie grozić bezpośrednim udziałem w wojnie, należy Ukraińcom dostarczać środki do prowadzenia wojny, czyli mówiąc krótko, broni. Ta broń jest rzeczywiście, panie premierze, dostarczana z bardzo wielu krajów, ale skupmy się o tym aspekcie, o którym pan powiedział. Kwestia ropy i gazu. Ursula von der Leyen powiedziała, że Unia Europejska musi pozbyć się zależności od rosyjskiego gazu, ropy i węgla. O tym dużo się mówi na forum europejskim. Pytanie, jakie pojawiają się pomysły, co można zrobić, aby to w ogóle stało się realne w miarę bliskim czasie? No właśnie, przede wszystkim to ten tak ostro krytykowany w Polsce Zielony Ład, czyli transformacja energetyczna w kierunku odnawialnych źródeł energii, no, podkopałaby pozycję geopolityczną Rosji w sposób fundamentalny. I to trzeba skutecznie realizować. Właśnie ta wojna jest dodatkowym, potężnym argumentem za tym, że należy drogą transformacji energetycznej podążać. Jeżeli chodzi o węgiel, to zdaje się, że mamy dosyć węgla na świecie i można go sprowadzać nie tylko z Donbasu, tak jak to nasze spółki energetyczne czynią. Natomiast no, podobnie jest z gazem. Tutaj można powiedzieć, Polska od dłuższego czasu prowadzi politykę uniezależniania się od Rosji, ale trzeba mieć świadomość tego, że to są koszty. Wzrost cen gazu w Polsce wynika także, choć nie tylko, wynika także z niekompetencji, ale także ze słusznego strategicznie uniezależniania się gospodarki od dostaw rosyjskich. Panie premierze, RIA Novosti ustami specjalistów rosyjskich pisze, rezygnacja z rosyjskiej ropy doprowadzi do katastrofalnych konsekwencji dla rynku światowego, powodując wzrost cen do 300 dolarów za baryłkę lub więcej. Czy to jest też realny i groźny scenariusz? No cóż, trudno spodziewać się, żeby rosyjski ekspert nie straszył nas wszystkich katastrofalnymi skutkami tej polityki sankcji. Można by powiedzieć, jakie sankcje, użyć terminologii Putina, to nie sankcje, tylko operacja finansowa, która ma na celu stabilizację gospodarki rosyjskiej. To dokładnie jest lustrzane odbicie tej propagandy, którą oni na temat wojny z Ukrainą prowadzą. Ta propaganda jest rzeczywiście bardzo szeroka, szczególnie jest ona rozwijana właśnie w Rosji, by okłamywać miejscowe społeczeństwo o tym, co tak naprawdę dzieje się w Ukrainie. Tymczasem Unia Europejska zgodziła się na rozpatrzenie wniosków o członkostwo trzech państw: Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Co dalej w tej sprawie, panie premierze, kiedy ten status kraju kandydującego Ukraina mogłaby otrzymać? Trudno mi jest powiedzieć, jak tutaj procedury mogą być przyspieszane, ale faktem jest, że samo negocjowanie, czy samo postawienie sprawy kandydowania Ukrainy do Unii Europejskiej
jest przełomem. Właściwie nikt w Europie, a szczególnie w zachodniej Europie, nie chciał o tym słyszeć. No, dzisiaj wszyscy widzimy, że tu nie chodzi o Ukrainę, tylko chodzi o przyszłość Europy, jeżeli chodzi o ten konflikt wywołany przez Władimira Putina. Status kandydacki jest czymś bardzo istotnym. Przede wszystkim z tym się wiążą pewne także przywileje, także pewne świadczenia. Jakie przywileje, panie premierze? Trudno mi powiedzieć, o jakie sumy chodzi, ale w każdym razie kraj taki ma dostęp do tak zwanych funduszy przedakcesyjnych. No a najważniejsza rzecz to rozpoczyna normalne negocjacje na temat zmian w gospodarce, w społeczeństwie, no także w prawie. To jest, jak myśmy sami się na własnej skórze przekonali, potężny motor cywilizacyjnego postępu. Taki motor cywilizacyjnego postępu z pewnością, panie premierze, przyda się teraz Ukraińcom. Pytanie, na ile te tryby unijne są w stanie przyspieszyć cały proces i być może w trybie nadzwyczajnym taki status Ukrainie nadać. Jak duża jest w tym temacie wola ze strony unijnej? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że taka wola jest na pewno w Parlamencie Europejskim. Natomiast czy Rada Europejska, czyli te 27 krajów członkowskich, rządy krajów członkowskich będą chciały nadać Ukrainie tę ścieżkę przyspieszoną, czy też błyskawiczną wręcz. Chciałbym jednak wyraźnie powiedzieć, że w chwili obecnej, kiedy jest wojna, no trudno mówić o realnych działaniach rządu i społeczeństwa Ukrainy w kierunku integracji z zachodnią Europą. Natomiast byłby to potężny impuls polityczny i taki no, niesamowity, bym powiedział, cios w całą propagandę Putina. Ja uważam, że to jest taki sygnał, bym powiedział, do Rosjan. Proszę bardzo, wybierajcie. Chcecie ruski mir, czy właśnie cywilizację zachodnią? To nie jest wcale prosta sprawa także z punktu widzenia społeczeństwa rosyjskiego. Panie premierze, ale jak bardzo taka informacja o tym, że Ukraina mogłaby otrzymać ten status kraju kandydującego, mogłaby rozsierdzić samego Władimira Putina, który wiemy, jak do tej pory reagował na wszelkie informacje dotyczące wchodzenia Ukrainy do wszystkich międzynarodowych struktur? Znaczy, Putin przede wszystkim ma gębę pełną wrogich stwierdzeń wobec NATO. I formalnie rzecz biorąc, to no jakby on te aspiracje Ukrainy do partnerstwa i wreszcie do wejścia do Paktu Północnoatlantyckiego uważa za jak pretekst do inwazji. Natomiast nic nigdy formalnie nie mówi o Unii Europejskiej, a według mnie to jest bodaj jeszcze bardziej fundamentalna sprawa. Wystarczy powiedzieć, że po 2014 roku, kiedy Ukraina podpisała układ, który w gruncie rzeczy jest układem stowarzyszeniowym z Unią Europejską, to jest daleko więcej niż tylko strefa wolnego handlu, układ o wolnym handlu. Otóż od tego czasu, a więc zaledwie w ciągu 7 lat, bo zmieniły się całkowicie strumienie handlu zagranicznego Ukrainy. Do niedawna jeszcze 60% ukraińskiego eksportu to była Rosja. Dzisiaj to jest 10%, a 60% Unia Europejska. Podobnie jest z importem. Można powiedzieć, że coś, co jest przecież znacznie mniej fundamentalne jak członkostwo, czyli układ stowarzyszeniowy czy stowarzyszenie z Unią Europejską potrafiło zasadniczo przebudować strukturę gospodarczą, a w każdym razie strukturę eksportu ukraińskiego. No i to jest w istocie. No, Ukraina w jakimś sensie, może coraz bardziej i coraz głębiej, staje się częścią zachodniej gospodarki.
gospodarki zachodniej Europy. Trudno powiedzieć, czy już zachodniego świata, pewno zobaczymy to po wojnie, ale na pewno już gospodarczo Unia Europejska jest o wiele ważniejszym partnerem. I to bardzo irytuje Putina, panie premierze, zapewne też w tym momencie. No, gdyby on miał racjonalny pogląd, to by się może zastanowił nad przyczyną tego pivota, tej zmiany orientacji na Ukrainie. Że po prostu ta cywilizacja rosyjska, czy też rosyjski sposób życia jest dla ludzi o wiele mniej atrakcyjny niż model, który proponuje Unia Europejska. A to najlepiej chyba widać w tym kontraście między Polską i Ukrainą, który pewno wszyscy ci uchodźcy, którego wszyscy ci uchodźcy doświadczają w tych właśnie dniach. Panie premierze, czego w tym momencie najbardziej boi się Władimir Putin, czy Unii Europejskiej, czy NATO, czy on czegokolwiek w ogóle może się teraz obawiać? No cóż, niektórzy sądzą, że Władimir Putin nie jest już racjonalnym politykiem, racjonalnym przywódcą, racjonalnym człowiekiem i wpadł w swego rodzaju szaleństwo. Wtedy trudno naprawdę, to jest bardzo zła wiadomość, jeżeli byłaby prawdziwa. I wtedy trudno powiedzieć, czego on się najbardziej boi. Myślę, że boi się najbardziej o swoją własną skórę. Tylko to mu pozostało w tym momencie, kiedy widać, że rzeczywiście Ukraińcy stawiają bardzo duży odpór tej armii rosyjskiej. Panie premierze, tymczasem w Polsce mówimy o projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik na Twitterze punktuje ten dokument, bo tam pojawia się informacja, nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w tym i w tym artykule. Jeżeli miał miejsce w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czyli bezkarność covidowa znalazła się w tym projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak pan to skomentuje, panie premierze, że pod płaszczykiem takiego projektu przemycana jest też taka bezkarność covidowa? No to jest skandaliczne, ale to niestety tkwi w DNA naszej obecnej władzy. Ja muszę powiedzieć, że także ten wysiłek pomocowy, że tak powiem, jakby splamia, dlatego że cały świat patrzy się w tej chwili na Polskę, nie wiedząc, że to tak naprawdę w większości to są polscy obywatele, Polacy i samorządy, ale także różnego rodzaju instytucje. Ja bym oczekiwał, tak nawiasem mówiąc, bardzo aktywnej roli Kościoła katolickiego. Ma potężne zasoby także lokalowe. Powinien tutaj być na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o pomoc tym nieszczęsnym ludziom. Natomiast rząd, no cóż, sam fakt podjęcia tej inicjatywy ustawodawczej jest oczywiście pozytywny. Ja chciałbym, żeby tutaj rząd korzystał z doświadczeń innych krajów, na przykład Niemiec czy Włoch, które już się przecież mierzyły z podobnymi problemami, nawet może bardziej dramatycznie. No może bardziej dramatycznie to już sobie trudno wyobrazić, ale w każdym razie także z wielką liczbą uchodźców i wiedzą mniej więcej, jakie rzeczy są potrzebne, jakie dostosowania prawne, dostosowania w polityce społecznej. My już coś próbujemy robić, no ale jak zwykle musimy po prostu to zabrudzić jakimiś takimi bzdurnymi i skandalicznymi wrzutkami, takie jak o których pani mówi.
No, oby takie wrzutki rzeczywiście, panie premierze, nie przesłoniły tej wspaniałej pomocy i tych gestów pomocowych ze strony Polaków. Panie premierze, jeszcze bardzo ważny aspekt związany z sytuacją międzynarodową, sytuacją w Ukrainie. Wszyscy możemy rzeczywiście obserwować te kursy walut. Mówimy oczywiście o rekordowych kursach i dolara, i też euro. Bardzo wielu naszych internautów pisze o tym, że wypłacają swoje oszczędności, wymieniają właśnie na takie waluty jak dolar czy euro. I pytanie, czy trzymanie tych oszczędności w obcej walucie może być remedium na słabnący kurs złotego? No, przede wszystkim do nikogo naprawdę nie zachęcam, żeby wymieniał złotego na obce waluty. To nie może pani ode mnie oczekiwać, chociażby jako od byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Natomiast nie mogę się powstrzymać od takiej oto uwagi, że słabość złotego dzisiaj nie wynika z fundamentów, jakoś gwałtownie pogarszających się fundamentów polskiej gospodarki, bo to nie ma miejsca, tylko z tego po prostu, że jesteśmy blisko Rosji, blisko wojny na Ukrainie i nasza waluta jest przez międzynarodowe rynki finansowe postrzegana, znaczy jakby w jednym koszyku z rublem. No i rubel nas ciągnie do dołu. Byłoby zupełnie inaczej, gdybyśmy byli członkami strefy euro. Wyobraża sobie pani, co by się dzisiaj mogło stać z walutą, powiedzmy sobie, estońską, łotewską czy litewską, gdyby nie były te kraje w strefie euro. Być w euro to nie jest tylko kwestia ekonomiczna, ale to jest także kwestia bezpieczeństwa. Właśnie dzisiaj na własnej skórze czujemy, co to znaczy bezpieczeństwo ekonomiczne. Panie premierze, krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Jak długo jeszcze może potrwać osłabienie złotego, biorąc pod uwagę tę sytuację międzynarodową? Tak długo, jak trwa wojna na Ukrainie. W momencie, w którym nastąpi jakaś stabilizacja, czy zawieszenie broni, nie wiem co, nie znam się na tym. Złoty natychmiast część, nie wszystkie, odrobi. Panie premierze, jaką strategię w tym momencie powinna także podjąć Rada Polityki Pieniężnej? Ostrożnego podniesienia stóp procentowych, czy też wysokiej podwyżki, no, o której już słyszymy od pewnego czasu? No, należy kontynuować cykl podwyżek stóp procentowych. Przecież nieuchronna jest bardzo wysoka inflacja, której te tak zwane tarcze antyinflacyjne, pożal się Boże, bo one nie powinny być w ten sposób nazywane, no, nie były w stanie niczemu tutaj złemu zapobiec. W takiej sytuacji no, nie można doprowadzić, nie można dopuszczać do tego, żeby realna stopa procentowa była tak głęboko ujemna, jak jest dzisiaj w Polsce. Tak więc trzeba kontynuować podwyżki stóp, niestety ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami. Panie premierze, i jeszcze jedna kwestia. Rosja zbankrutuje w połowie kwietnia, a dziś przypomina Wenezuelę, tak twierdzi Morgan Stanley. O tym pisze dzisiejszy Business Insider. Czy to jest realny scenariusz, bankructwo Rosji w tym czasie? Znaczy, bankructwo kraju oznacza niewypłacalność, czyli mówiąc krótko, niemożność rolowania długu zagranicznego. To jest taka najbardziej krótka definicja bankructwa kraju, czy niewypłacalności. Rosja ma w dalszym ciągu bardzo znaczne rezerwy walutowe, ale też pamiętamy w roku 1998 zdecydowała się ogłosić niewypłacalność. Pewno dlatego, że większość papierów wartościowych Banku Rosji, Centralnego Banku Rosji, była w posiadaniu nierezydentów tak zwanych, czyli obcokrajowców. Ja dzisiaj chyba jest trochę inaczej, więc nie wiem, czy tego rodzaju świadoma polityka jest sensowna. Wszystko zależy od tego, jak będzie ta wojna trwała. Jeżeli w jakiś sposób zdoła się sytuacja unormować, ustabilizować, to takiego bankructwa może Rosja uniknąć, ale
Cóż, ja myślę, że na dłuższą metę Rosja ekonomicznie już przegrała, dlatego że świat zachodni w sposób oczywisty zacznie przyspieszać odchodzenie od paliw kopalnych, od węglowodorów i w kierunku albo odnawialnych źródeł energii, albo w kierunku atomu. I to podkopie sytuację gospodarczą Rosji na dłuższą metę. Która stanie i tak... się ona takim podnóżkiem Chin, czego chyba nawet ja bym Rosji nie życzył.